Bądź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na odpoczynek racz mu dać, Panie. A świat Bożej Ludzi stanie na świecie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Tajemnica piąta, Maryja ukoronowana na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A świat ludzie byli zanim na świecie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obroną. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze pomagać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie
miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Ojcze przedwieczny, objawiam Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłagani za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrystała z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Uprawiedliwiona. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu. Ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci na bitwie wielków. Amen. Czy trzeba coś Panu mówić? Może ci boję tu trochę mieszka. Może proszę, może ci troszkę tak. A jeszcze wnuczka jest, co chcę coś powiedzieć na koniec trochę przed błogosławieństwem ostatnim, tak? Tak. Okay. Ja ją zawołam, na wiele inny. Eryka. Thank you.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, niech będzie z wami wszystkimi. Błogosławię ciało Mariana wodą święconą, która przypomina jego krzew. W wodzie chrztu świętego otrzymaliśmy nowe życie przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech ten, z którym złączyliśmy się w sakramencie chrztu, będzie nadzieją naszego zmartwychwstania. Niech ta biała szata, którą przykrywamy ciało zmarłego, będzie znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie. A Ciebie, Panie, prosimy, abyś przyodział naszego brata Mariana chwałą wieczną, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tobie wierzył i ufał, prowadź go do prawdziwej Ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Ciebie, mój Boże, pragnie moja Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeśli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę do konia idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pani Mario, żono zmarłego, świętej pamięci Mariana Grzesiaka, córki z rodzinami, najbliższa rodzina, bracia i siostry. Gromadzimy się w polonijnej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na przedmieściach Detroit na mszy świętej pogrzebowej do świętej pamięci Mariana. W ubiegłym tygodniu, wcześnie rano, zostałem wezwany do szpitala, aby udzielić mu ostatniego namaszczenia. Potem
dowiedziałem się, że szybko Marian odszedł do Pana. Dzisiaj na tej mszy świętej pogrzebowej polecamy go Bożemu Miłosierdziu. Co jest najważniejsze dla człowieka żyjącego? Otóż żyć w przyjaźni z Bogiem i umrzeć w przyjaźni z Bogiem. Myślę, że świętej pamięci Marian tak podchodził do życia. Żył w Bożej przyjaźni i umarł w Bożej przyjaźni. A jak żyjesz w Bożej przyjaźni, to znaczy, że żyjesz w przyjaźni nie tylko z Bogiem, ale również z drugim człowiekiem. Bo nie można kochać Boga, jeśli nie kocha się drugiego człowieka. Dlatego w tym miejscu dziękujemy świętej pamięci Marianowi za jego dobro uczynione najbliższej rodzinie, za troskę o podejrzewą parafię i o planinę wspólnotę. Szczególnie dziękuję mu dzisiaj członkowie chóru filaretów, z którymi razem śpiewał ten znany polonijny morze. Bracia i siostry, żeby żyć w Bożej przyjaźni, to trzeba w Boga wierzyć. Trzeba mieć również nadzieję i trzeba mieć miłość. Trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość. To jest nam bardzo potrzebne. Co dzieje się w chwili śmierci? Pamiętajmy, wiara zmienia się w widzenie, w oglądaniu Boga. Tego życzymy świętej pamięci Marianowi, by mógł jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz. Co dzieje się z nadzieją w chwili śmierci? Ona ustaje. Bo człowiek w niebie nie ma już nadziei, że Boga zobaczy, ale ma go na całą wieczność. Tego też życzymy świętej pamięci Marianowi. Miej Boga w sobie, w swoim sercu, na całą wieczność. A co dzieje się z miłością? Za życia człowiek nieraz ma wątpliwości, czy Bóg jest, czy nas kocha. Po śmierci, bracia i siostry, miłość staje się pewnością. Po drugiej stronie życia już nikt nie ma wątpliwości, że Bóg jest miłością. Nikt. Nikt już tam nie ma w niebie wątpliwości, że Bóg jest miłością. Ludzie są oczarowani tą miłością i dlatego trzecie życzenie wobec świętej pamięci Mariana: bądź oczarowany Bożą miłością na wieki, czyli na zawsze. Czy jest jakieś potwierdzenie, że niebo to wieczne szczęście? Bracia i siostry, święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Pan Jezus zgotował dla tych, którzy Go miłują. Tak święty Pan wyraził szczęście człowieka, którego czeka po śmierci, za życia miłuje Boga. John Burger w swojej książce Zobaczyć Niebo opisuje historię ludzi, którzy na skutek różnych wypadków przeżyli śmierć. Większość z tych ludzi, gdy była niewierzącymi, nie miała wątpliwości, czy Bóg jest, czy nie, większość z nich, powracając do życia, uwierzyła, że Bóg jest i że jest nieskończoną miłością. Mieli oni odczucie, czym jest niebo i czym jest piekło. Niewierzący Howard Stock, profesor sztuki na Uniwersytecie w Northern Kentucky, kiedy znalazł się w strasznej ciemności i zobaczył, czym jest piekło, krzyknął: Jezu,
ocal mnie. Jezus był cały. Po powrocie do zdrowia wrócił do wiary, zmienił swoje życie i postępowanie. Został dotknięty przez Jezusa. On nawet rzucił swoją profesurę i został pastorem, żeby ludziom mówić o niebie i żeby ich nawracać. Połowiera, narkoman, który przedawkował, będąc śmierci klinicznej, otrzymał od Jezusa pytanie: Paul, co zrobiłeś z życiem, które ci da? A on odpowiedział: widzę, że zmarnowałem życie. Wiem, że zasługuję na piekło, ale teraz nie chodzi o mnie. Jeśli dasz mi szansę, wrócę i opowiem innym, że to wszystko istnieje. Kiedy obudził się w szpitalu, jego pierwsze zdania brzmiały: widziałem piekło i nie zamierzam tam wrócić. Chcę odnaleźć Boga, który stamtąd mnie wyciągnął. Kilka lat później, po tym przeżyciu śmierci klinicznej, Paul zostawił intratny biznes i założył wspólnotę, żeby służyć latynoskiej wspólnocie i wyciągać ludzi z narkotyków, czyli wyciągać ludzi z piekła. Jakże ważne, bracia i siostry, jest wierzyć w Boga. Wierzyć, że istnieje niebo i istnieje piekło. Jakie to ważne. Wierzyć w Bożą miłość i żyć w przyjaźni z Bogiem. Jakie to ważne dla nas ludzi żyjących. Co ważne, że prawda, bracia i siostry, nie pochodzi z tego świata, tylko pochodzi od Boga. Cośmy czytali w dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Moi drodzy uczestnicy pogrzebu, w waszym życiu nie pytajcie nigdy, czy trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć. Nic nie jest tak konieczne dzisiaj, jak wiara. Wiara w Boga. Bo inaczej rozum ludzki oszaleje i zniszczy ten świat. Bez Boga nie ma prawdziwego życia. To jest ta święta prawda. O co się modlimy na dzisiejszym pogrzebie? Świętej Pamięci Marianie, jesteś już po drugiej stronie. My się tu za Ciebie modlimy, by Boża miłość Cię ogarniała, by Cię ta Boża miłość przyjęła i by ta Boża miłość okazała Ci miłosierdzie. Świętej Pamięci Marianie, jesteś już po drugiej stronie i już wierzę 100%. Że Bóg jest miłością. Jak jest miłością, to wszystko przebacza. I również wierz na 100%, że Bóg każdemu człowiekowi przygotował wspaniałą przyszłość. Świętej Pamięci Marianie, żegnamy Cię, modlimy się za Ciebie, abyś żył na wieki w miejscu, które zostało Ci przygotowane od założenia świata. Wieczny odpoczynek radził dać Pan, a światłość jego błyska jaj nie świeci na wieki wieków. Amen. Dear brothers and sisters, we have come to this church to attend the funeral mass for the soul of Marian Grzecia. When you are in the church during the funeral mass, usually we look at the casket, we look at the cross, and also in our Polish church we look at the icon of Our Lady of Częstochowa. For three things. Why? When we look at the casket, we know that his life is ended. Marian's life has ended. He is on the other side.
When we look at the cross, we know that God died on the cross in order to save us. So, Marian, through Jesus Christ, he can be in heaven because Jesus saved everybody. When we look at the icon of Our Lady of Częstochowa, remember the prayer, Hail Mary. What are you saying every day if you believe? Pray for our sinners now and at the hour of our death. Yes, when she was leaving this world, Blessed Virgin Mary prayed for him because he believed. He believed in Jesus and he was looking for the protection and intercession of the Blessed Virgin Mary. Brothers and sisters, look at the casket, at the cross, and also for the icon of Our Lady of Częstochowa, and pray. Dear Maria, you are gone, yet your good deeds remain. You know the joy of the final resurrection. You see your Lord and Master face to face. And the meaning is clear. Blessed are the people with pure and good heart. Amen. Powstajmy. Śmierć napała nas lękiem i bólem. Pocieszenia chcemy szukać w Panu, który jest źródłem życia wiecznego. Dlatego ufnie przedstawiajmy Mu nasze prośby i intencje. Módlmy się za wierzących Chrystusa, aby umacniali w sobie i głosili innym wiarę w życie wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Mariana, aby mógł w gronie aniołów świętych zasiąść na uczcie zbawionym. Ciebie prosimy. Módlmy się za pogrążonych w żywowie po śmierci Mariana, aby tajemnica wiary, jaką jest święte kupcowanie, dawała im pociechę, ożywiała nadzieję na dalszą bliskość ze zmarłym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas obecnych na tym pogrzebie, abyśmy zawsze żyli w przyjaźni z Bogiem. Ciebie prosimy. For the soul of Maria Grzesia, we pray to the Lord. For our diseased brothers and sisters from our families, we pray to the Lord. And for the increase of our faith, we pray to the Lord. Wszechmogący Boże, Ty nagradzasz wieczną szczęśliwością tych, którzy w Tobie pokładali nadzieję. Bądź uwielbiony śmierci naszego zmarłego brata Mariana, tak jak uwielbiony byłeś Jego życiem. Dziękujemy Ci za łaski, które On i my otrzymaliśmy od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tam na wschód.
módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech patrzy się na ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Marian i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu dobrym Zbawicielu, znalazł miłosiernego sędzie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z Wami. Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za Panie, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienie, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasłudza nie uniknęła konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Ale bowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz wszystkimi górami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołaj. Święty, święty, święty. Składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamięć. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, my wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże,
Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Alenem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Marianie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dobudź ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Lubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Janem Pawłem, Faustyną, Maksymilianem, Szardelem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, byśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
grzechy świata. Błogosławieni, zostali wezwani na ucztę baranka. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a ja będę. Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokan na drogę do wieczności. Sprawa, by nasz brat Marian, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Proszę usiąść.
Lutra Świętej Pamięci Mariana Elita, teraz powiem mowę pochybową. Elita wydryje świątynę Jezusa. Chciałabym powiedzieć kilka słów, żeby upamiętnić mojego świętego pamięci dziadka Mariana. Dziadku, najwcześniej wspomnienie, które mam związane z Tobą, jest to, kiedy miałam około 5-6 lat. Siedzieliśmy sobie razem na ławce, wygrzewając się promieniami letniego słońca. Tak bardzo lubiłeś lato i słońce, bo to właśnie wtedy mogłeś się cieszyć swoim ogrodem, który już pięknie zdarzył kwitnąć. Ale nie tylko ogród był Twoim hobby. Wielką przyjemność sprawiała Ci również jazda na rowerze, łowienie ryb, śpiew, taniec i mogłabym jeszcze długo wymieniać, bo byłeś człowiekiem, który jak mało kto umiał się cieszyć życiem i cierpiałeś z niego garściami. Zapamiętam Cię jako bardzo pozytywną i wesołą osobę, która swoją energią i dobrym humorem potrafiała rozbawiać każde towarzystwo. Od teraz nasze spotkania rodzinne nie będą już takie same. Pamiętam, jak zawsze potrafiałeś, powtarzałeś, że masz najwspanialszą żonę, najlepsze córki i najcudowniejsze wnuki. Byłeś bardzo dumny z faktu, że bez problemu może się z nami porozumieć, bo wszyscy mówimy po polsku. Nauczyłam się od Ciebie, że ciężka praca można w życiu dużo osiągnąć. Udowodniłeś to, przeprowadzając się do Ameryki, żeby zapewnić lepszą przyszłość swojej rodzinie. Zbyt szybko od nas odeszłaś, dziadku. Miałeś jeszcze tak dużo planów, które już niestety nie zostaną zrealizowane. Pomimo tego, że nie ma Cię już wśród nas, to jestem przekonana, że będzie zawsze nad nami czuwał jako nasz anioł stróż. Żegnaj, dziadku. Na zawsze pozostaniesz w mojej pamięci i sercu. Kocham Cię. I would also like to say some words in English. On behalf of my family, I would like to thank everybody for coming. Dziadek, the earliest memory I have of us together is sitting with you on the bench outside enjoying the warm summer light. You didn't deserve to leave us so soon, but I will cherish every moment that I got to spend with you for the rest of my life. The decision you made to move to America so that your family could have a better future all paid off. I can account a lot of my successes to you. I'll remember you as someone who would light up each room you walked into. You always had the biggest smile on your face. We're constantly happy and content with life. You expressed you had the best job, the most loving wife, the best kids, and most of all, the best grandkids. You were so proud of us, most of all that we spoke Polish. You're not gone, you always live in our hearts and continue watching over us from above. We'll never be alone because we've always got you as a guardian angel. Love you forever. Pan z Wami. I z Tobą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pożegnajmy zmarłego Mariana, przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem, służył swojej rodzinie i bliźnim, którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za Nim przed tron Boży. Dlatego z ufnością polecajmy Go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy mamy wszyscy święci Boży. Z obłoków jasny chcę na nią mogę. Z rzeczą zbawionych zwierzcie nas spotkała. A jest wiosna, niech podróżę przyjmie.
uczuciem z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Niech Cię przybranie Chrystus uwielbiony, On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech nas poprawi w prawach Twoich zadowolonych, On Ciebie wyjdzie w miłości na prawa. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata Mariana i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa za pogrążonych w żałobie. Miłosierny Ojcze i Boże wszelkiej pociechy, Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci, przemieniasz uczęgę życia, wejrzyj na Twoich wiernych pogrążonych w żałobie. Twój Syn, nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy po doczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi tam, gdzie oczekują wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju.
At this time, once we leave the church, we're going to be processing to Resurrection Cemetery for the committal and entombment. If there's anyone here that's planning on joining us and you're not in procession, let us know, and we'll get you behind the car and get a flag and everything on you. For those of you who are joining us for the procession, once you get in your car, start your cars, make sure you put your hazard lights on and try to keep a relative close distance to the car in front of you so we can all arrive safely at the cemetery. Thank you.
Mariana, którego ciało tutaj składamy, aby mógł razem ze świętymi bez końca dawać się w Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szczęść Boże, od Pana Chrystusa.
appreciate it, and we'd like to invite you, if you can join us for luncheon at the Polish American Cultural Center at 1